technika, jaką się posługuję w moim malarstwie, to akryl na płótnie. A narzędzia, jakich używam, to aerograf i pałek malarski. Ważny jest dla mnie proces tworzenia, ponieważ te prace powstały w wyniku dosyć unikalnej technologii, która pozwala mi na uzyskanie pewnych efektów. Punktem wyjścia do stworzenia każdej z tych prac jest podział płaszczyzny. Dzielę kwadratową powierzchnię za pomocą osi symetrii przekątnych. Wprowadzam pewien rodzaj siatki geometrycznej i za pomocą kompozycji, wyboru pewnych elementów ujawniam tą ukrytą strukturę płaszczyzny. Barwę traktuję w sposób intuicyjny i eksperymentalny, ponieważ pełni ona funkcję w moich pracach albo koloru światła, albo cienia. Malując, badam ich wzajemne relacje. Każda praca powstaje w kilku etapach i zawsze końcowy efekt dla mnie samej jest czasem pewnym zaskoczeniem, ponieważ nie planuję tych prac od początku do końca. Po prostu zaczynam je tworzyć i one same się z czasem wyłaniają. Marlena Lenart, absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.